to już 26 festiwal, który przychodzi mi przeżywać. I przez te 26 lat no jest dość szalona ewolucja, którą się dostrzega w filmach, że przybywa coraz więcej filmów spoza Polski, że wielu profesjonalistów odważyło się ujawnić swoją katolickość w tych filmach i przesłania ewangelickie, że pojawiły się prawie wszystkie gatunki, kiedyś nie było filmów fabularnych, dominowały filmy dokumentalne. W tej chwili są właściwie wszystkie gatunki. I to, co kiedyś było ciekawością i odwagą, dzisiaj jest już chyba rzeczą normalną. I tylko jednej rzeczy tutaj szkoda, że nie ma tu wśród widzów na sali tych, którzy mogliby te filmy dalej upowszechniać. To znaczy ja szczególnie myślę, że ten festiwal jest taką szansą dla właśnie redaktorów telewizji, dla tych księży, którzy kierują katechetami w kuriach i w kuratoriach, że mieliby szansę obejrzeć filmy, które byłyby dla nich materiałem do dyskusji. To jest coś takiego, że wiele rzeczy się po prostu potem jakby spala. My tu widzimy w kili, przeżywamy sami, a to powinna przeżywać no, raz młodzież, a drugi raz widownia, bo jest tu materiał właściwie do rozmów, do dyskusji. Są tu filmy, które są bardzo takie budujące, jak na przykład film Kolumbia, ale jest wiele filmów takich, które zmuszają do jakiejś takiej nostalgii, refleksji. Właśnie film o śmierci, który dziś był tutaj pokazywany. Film o Kernie, który przecież jest symbolem człowieka zniszczonego przez system. I to daje jakiś taki pogląd, jakieś takie wzorce dla życia. I mówię, dlatego trochę szkoda, że one potem nie mogą się pokazywać w okienku telewizyjnym. Niechby tam były w drugim programie, czy w programach nawet religijnych. Nie wiem, czym jest ta słabość, że my tylko to oglądamy. Ja jako członek jury miałem szansę już przed samym festiwalem obejrzeć te filmy, jak w jakiś sposób je porównać. Ale mówię, tutaj widownia mogłaby nie tylko obejrzeć, ale przede wszystkim rozmawiać, bo jest tu wielu reprezentantów i filmu religijnego i z Włoch, i z Australii, poprzyjeżdżali z Indii, więc jest wiele właśnie takich motywów. Cecha też taka jakaś charakterystyczna na ten rok to dość dużo filmów z Ameryki Południowej. I to jest właśnie ciekawe, że my nie, wciąż raczej żyliśmy w kręgu filmu europejskiego, a w tej chwili widzimy, że ta religijność być może nawet tam jest silniejsza niż u nas, gdzie ona jest nie tylko w życiu codziennym, ale w życiu państwowym. I myślę, że te pewne takie ciekawości tutaj z tego festiwalu dałyby się wybrać.